Dzień dobry, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Tutaj pan sekretarz stanu powiedział, że ta ustawa nie zmieni praktycznie nic. Ona zmieni praktycznie wszystko, ponieważ co do zasady tutaj podatki faktycznie się nie pojawią czy nie zwiększą nowe, ale urząd czy Krajowa Administracja Skarbowa będzie miała narzędzia do tego, żeby sprawdzać, którzy podatnicy powinni te podatki w ogóle płacić. Na razie nie ma takich narzędzi, żeby podwórkowy handel, który przeniósł się do internetu, żeby zdzierać za to jeszcze z ludzi pieniądze. Ta implementacja tej dyrektywy unijnej tutaj nam wprowadzi to, że będziemy sprawdzać, czy ludzie, którzy powyżej 30 transakcji nie kwalifikują się do tego, żeby oni w ogóle prowadzili działalność gospodarczą. Jeżeli będziemy mieli matkę, która robi sobie porządek, czy wietrzy szafę, jak to się mówi, będzie sprzedawać ciuchy po dziecku, które już z nich wyrosło i sprzeda ich 50 w ciągu roku, to się okaże, że Krajowa Administracja Skarbowa ją wezwie na wyjaśnienia, czy ona nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy ona tych ciuchów przypadkiem nie kupiła taniej i nie sprzedała drożej, bo jeżeli tak, to powstanie obowiązek podatkowy. Jeżeli ktoś po wejściu tej ustawy w życie kupi sobie buty na promocji na LX i stwierdzi, że mu się kolor nie podoba i kupi je za 500 zł, a sprzeda później za 800, to powstanie obowiązek podatkowy. I dlatego teraz tych podatków nie ściągano, bo nie miało narzędzi do tego, żeby obywateli w tak prostych sprawach nawet inwigilować. Tutaj nawet nie trzeba będzie 50 transakcji. Jeżeli ktoś sobie kupi używaną kolażówkę z karbonową ramą za 8000 zł z hakiem i stwierdzi, że nie chce nią jeździć, kolor mu się nie podoba albo złamie nogę i sprzeda ją później za 9000 zł, to 1000 zł z marszu będzie musiał zapłacić podatek dochodowy, a szczęśliwy nabywca kolażówki to nie daje wiary w to, że kupujący nie będzie informacji o kupującym. To szczęśliwy nabywca będzie musiał zapłacić podatek od wzbogacenia się, bo za 9000 zł, od których wcześniej odprowadził podatek, będzie musiał za to zapłacić. Więc Konfederacja jest przeciwna tej ustawie, ponieważ to będzie inwigilacja obywateli i tutaj często dyskutujemy o tym, że rząd ma pomagać obywatelom, bo ich na nic nie stać, a ta ustawa sprawi, że ich będzie stać na jeszcze mniej. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Bardzo proszę. I dlatego też, kontynuując myśl mojego znakomitego kolegi, Konfederacja wnosi o odrzucenie tego projektu z piekła eurokołchozowego rodem w pierwszym czytaniu. Panie ministrze, pan tutaj apelował do nas, żebyśmy pospieszali z procedowaniem, ponieważ wyście już wszczęli procedury zalogowania tej gotowości do ściągania tych podatków w eurokołchozie. No to jest dla nas samo w sobie negatywną rekomendacją. Kiedy przedstawiacie nam to unijne ustawodawstwo, naprawdę taczkami i wagonami ono tutaj przejeżdża przez Wysoką Izbę i w uzasadnieniu zawsze w pierwszym akapicie i w pierwszym zdaniu jest napisane, że to jest implementacja normy eurokołchozowej. Panie ministrze, tego właśnie nie chcemy. My chcemy, żeby polskie prawo było stanowione w Wysokiej Izbie, a nie podbijane tylko tym nieszczęsnym orłem w koronie w miarę jak z Brukseli napływają do was dyrektywy, które wy w podskokach z gałęzi na gałąź bardzo ochoczo realizujecie. Tak, to są ustawy, które myślę, że można by opatrzyć takim wspólnym tytułem. To są ustawy o dożynaniu nie watahy, tylko właśnie polskiego ludu, w którym od czasu do czasu budzi się na jakąś skalę domową, rodzinną, duch przedsiębiorczości i wózek po młodszym dziecku, który mógłbym wywieźć na śmietnik albo wystawić przed płot. Ktoś tam umieszcza na takim portalu, na którym może inni się tym zainteresują. Teraz zawaha się nie jeden ojciec, nie jedna matka, ciotka, zanim puści coś w obrót gospodarczy, no bo nikt nie chce mieć do czynienia z grupami realizacyjnymi urzędów skarbowych, prawda? Bo taka wizja natychmiast się rodzi i to jest wizja uzasadniona. Dajcie spokój Polakom. Reżim, który schyla się po pieniądze tak nisko i strzyże ten trawnik do gołej ziemi, ten reżim oczywiście zmierza w stronę upadku, dlatego że nie ma takiej podłości, przed którą by się cofnął rząd w potrzebie pieniędzy. System eurokołchozowy, system socjalistyczny jest z zasady zbankrutowany i może oddalać, rolować tylko ten powiększający się dług i oddalać bankructwo, wyciskając z ludzi to, czego jeszcze nie wycisnął. Więc z całym szacunkiem, sympatią,
Panie ministrze, niech pan nie przechodzi do historii jako ten kolejny gość od dokręcania Polakom śruby i nasyłania podatkowej bezpieki na polskie rodziny, polskie domy, polskie gospodarstwa, które jakoś starają się wiązać koniec z końcem, jakoś starają się sobie radzić i dlatego od czasu do czasu coś tam próbują sprzedać, czego już do życia nie potrzebują. Wniosek paszczowo złożony, bo to pierwsze czytanie, o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego fatalnego projektu. Dziękuję bardzo. Czworo posłów i sześcioro zgłosiło się do zadania pytania. Czy jeszcze ktoś by chciał zadać pytanie? Jeszcze jedna osoba. Bardzo proszę. Zamykam listę. Czas zadawania pytania 1 minuta. Pan poseł Grzegorz Braun, proszę bardzo. Proszę powiedzieć, panie ministrze, jakich przychodów spodziewa się Skarb Państwa z tytułu gnębienia Polaków na tym właśnie dodatkowym odcinku i z jakich powodów rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za stosowne rozwijać pod pretekstem fiskalnym inwigilację Polaków, zbierając, kolekcjonując dane? Kto miałby dostęp do tych danych i czy przypadkiem nie mamy tutaj do czynienia nie tylko z naruszeniem prawa do prywatności, ale też i tajemnicy handlowej, jeżeli zachodzi tutaj działalność gospodarcza, handlowa, kto miałby do tego dostęp i czy nie będzie ten system, z mojej strony to pytanie retoryczne, ale niech pan się tłumaczy, narzędziem do tego, żeby uprawiać nieuczciwą konkurencję wobec ludzi, którzy na skromną skalę jakąś działalność gospodarczą prowadzą. Dziękuję. Pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Unia Europejska narzuca wprowadzenie zobowiązania do raportowania fiskusowi informacji o tym, że ktoś przeprowadzający się odsprzedaje zbyt drogo używane meble lub jakaś mama zbyt wiele ubranek, z których wyrosło jej dziecko. Teraz okaże się, że są to chciwi przedsiębiorcy prowadzący działalność, których jeszcze nie dociśnięto podatkami. Limity, od których nakłada się obowiązek sprawozdawczości, są zbyt niskie, a sankcje zbyt wysokie. Jak chcecie chronić ludzi, którzy chcą po prostu pozbyć się większej liczby używanych rzeczy? Bo chcecie, prawda? Czy zdajecie sobie sprawę, że wiele osób zamiast sprzedać używaną rzecz, po prostu ją wyrzuci, by nie robić sobie problemów? Pan minister Jarosław Neneman wyraził oczekiwanie szybkiego procedowania tej ustawy. Zgodnie z głupią zasadą króla Juliana, teraz szybko, zanim dotrze do nas, że to, co robimy, jest bez sensu. I widzę jeszcze jedną rzecz. Jak widzicie wy, znaczek Unii Europejskiej na ustawie, która jest proponowana do implementacji, to nawet nie macie do niej pytań. Dziękuję. Pan poseł Włodzimierz Skalik, Konfederacja. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. No widać, że eurokołchoz ma cienko z kasą, więc co? Dociska najuboższych, tych, którzy korzystają z rozwiązań internetowych, sprzedają jakieś swoje używane rzeczy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że z platform tych korzysta miliony osób, dokonując setek milionów operacji. I system ten zmusza firmy prowadzące te platformy do monitorowania każdej najdrobniejszej, bo tak jest skonstruowany, prawda? Bo żeby policzyć każdemu transakcję, trzeba monitorować każdą, nawet najdrobniejszą. I drodzy państwo, ten system zmusza do wyłowienia osób, które na przykład prowadzą jakąś tam drobną sprzedaż rzeczy używanych, przekraczającą paradoksalnie 730 zł miesięcznie. Tak, to są wielcy przedsiębiorcy, których ten system chce dopaść i ogolić. I teraz moje pytanie jest takie. Skoro administracja rządowa przerzuca koszty tej bądź co bądź pracy przynależnej do administracji państwowej, panie ministrze, czy pan policzył,
ile wykonanie tego obowiązku będzie kosztowało te platformy organizujące tą sprzedaż, bo przecież te koszty będą musieli przerzucić na swoich klientów. Dziękuję bardzo. Pani poseł Małgorzata Pępek. Bardzo dziękuję, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Pani Pępek tutaj powiedziała, że osoby, które będą sobie sprzedawały do 1000 zł miesięcznie, to jest wielkie zagrożenie dla MŚP, czy w ogóle dla handlu w Polsce. To jest jakaś kmina. Te limity, od których w ogóle się zacznie kontrola przedsiębiorców na poziomie 30 towarów czy 1000 zł, niecałego, tam jest około 700 zł, są zupełnie za niskie. I tutaj mam pytanie do ministerstwa. Osoba, która sobie sprzeda 50 parciuszków dziecięcych czy czegokolwiek innego, to wtedy Krajowa Administracja Skarbowa wezwie taką osobę i na jakich zasadach będą wtedy urzędnicy definiować, czy ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, czy nie prowadzi działalności gospodarczej? Czy będzie jednoznaczna wykładnia, jeżeli na przykład ktoś sprzeda 100 przedmiotów w Pcimiu i urząd powie, że on prowadzi działalność gospodarczą i będzie chciał ZUS, czy w Bydgoszczy Urząd Skarbowy będzie miał dokładnie taką samą wykładnię? Jeżeli tak, to jak ona będzie wyglądała? Ile tych przedmiotów ma być? Czy ktoś, kto sprzedaje po tej samej cenie, też będzie kwalifikowany jako przedsiębiorca? Czy tu będzie jednoznaczna wykładnia, żeby obywatele wiedzieli, jak nie wpaść na ZUS, które będą płacić teraz, może w tył, nie wiadomo. Dziękuję. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Debatujemy nad ustawą, która jest absolutnie zła. Wchodzicie państwo z butami do naszych kieszeni. Inwigilujecie państwo Polaków i doprowadzicie, że ci, którzy są biedni, będą jeszcze biedniejsi. Kieruję w takim razie do Ministerstwa Finansów pytanie, czy państwu zwyczajnie po ludzku nie jest wstyd?